Cześć jestem, Klawiotokado. No i już, witam Was w szybkich odpowiedziach. Podaj przykład liczby wymiernej i liczby niewymiernej, które znajdują się na osi liczbowej między liczbami. I mamy w pierwszym przykładzie pierwiastek z dwóch i pierwiastek z trzech. Pierwiastek z dwóch to około 1,41, a pierwiastek z trzech to około 1,73. No i wiadomo, to tam dalej są te okresy. I mamy podać liczbę wymierną, czyli za pomocą ułamka dziesiętnego, zwykłego lub ułamka okresowego. Dowolność jest spoko. Myślę, że 90% klasy zrobi tutaj 1,5. My zróbmy inaczej. Zapiszmy oliczewieś liczby wymierne. sobie zapisujemy przykłady. Na przykład 1. 45, bo czemu my nie? Przykładem tutaj może być po prostu 1,6, a nawet możecie poszaleć i dać 1,55 w okresie, bo czemu by nie? Liczby niewymiernej. I tutaj będziemy działać na pierwiastkach, ale jest lipa, bo jest pierwiastek z dwóch i pierwiastek z 3. a nie wiem dlaczego, ja po prostu nie lubię pierwiastków, gdzie mamy yy, ułamek dziesiętny. No jakoś mi to nie pasuje. Tutaj nie mamy właśnie takiego uskoku, więc zróbmy może coś z liczbą pi. I jak sobie zrobimy pi na 2, to jest czy 14 na 2, no to nam tutaj to wejdzie. No pi na 3 już nam nie wejdzie. No to zrobimy sobie tutaj tylko jeden przykład liczby niewymiernej. Teraz tu mamy pierwiastek z 5, to około mm, 2,37. No pi, tak jak mówiłam wcześniej, czy 14. No i znów tu jest pełna dowolność, tak? Tutaj nie napisałam, że niewymierna. Zróbmy sobie 2,4, 2,85 i po prostu 3. Liczba niewymierna, natomiast tu już spoko. Bo zwróćcie uwagę, że tu jest ponad 3, więc to jest ponad 9. Co nie? Bo pierwiastek z 9 to 3. Więc tu możemy sobie zapisać inne liczby, bo z pierwiastka z 9, no to to wiemy, że to jest 3. A 3 jest liczbą wymierną, a ma być niewymierna. No to możemy sobie zrobić. Pierwiastek z 6, pierwiastek z 7, a nawet pierwiastek z 8. Teraz mamy to samo, tylko że na minusie. No i dwójeczkę, tak? No to tu już jest w ogóle pełna dowolność. Weźmy sobie minus 2, minus 1, 0, a nawet i 1. Liczba niewymierna. Hmm. Jakaś liczba niewymierna. Weźmy sobie, bo to jest mocno ujemne, na przykład minus pierwiastek z 2 przez 2 bo to będzie 1,4. Możemy sobie zrobić pierwiastek z 3 na 2 i tak dalej. Ważne jest to, żeby to jak podzielimy to przez 2, żeby to było w tym przydziale liczbowym, tak? No i tu mamy minus pierwiastek z 7 i minus pierwiastek z 3, czyli to będzie minus pierwiastek z 9 no to możemy sobie zrobić pierwiastek z 8, a nawet możemy wyciągnąć spod tego pierwiastka, bo to jest nic innego jak 4 razy 2, czyli będzie dwa pierwiastki z dwóch. Co nie? Um, tutaj liczba, no to tu mamy pierwiastek z 7, to około, u nas jest minus, minus 2,65. Tu mamy minus 3, czyli tutaj ten zakres jest dość mały. No to zróbmy sobie minus 2,7, minus 2,82, bo czemu by nie? No i może minus 2,99. Nawet jak będzie w okresie, będzie spoko. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no już. thank you